15 latach szukania własnego miejsca studio teatralne Koło w końcu osiada na Pradze. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda ich nowa siedziba. Zapraszam. Proszę Państwa, najbliższe minuty spędzimy w atmosferze życzliwości, miłości i wzajemnego szacunku. Studio teatralne Koło powstało w 1997 roku. Nigdy jednak nie posiadało własnej siedziby. Dwa lata temu z ofertą współpracy zwrócił się do grupy prywatny deweloper, tworzący na Pradze osiedle Soho Factory. Prace nad przeobrażeniem po fabrycznej hali trwały kilka miesięcy. Sukces zwieńczył dzieło i studio teatralne Koło zorganizowało otwarcie swojego pierwszego teatru. Planujemy sieć akcji takich wielkoskalowych, powiedziałabym familijnych, poświęconych architekturze zieleni, poświęconych akcjom teatralnym, poświęconym sztukom wizualnym. Także będziemy starać się działać interdyscyplinarnie i zapraszać artystów z różnych dziedzin. To jest bardzo przyjemny moment, dlatego że możemy zaprosić gości do siebie do domu, do siebie do teatru, bo teatr to miejsce jakby z definicji i to się stało dzisiaj. Mamy swoje miejsce, w maju będziemy mieli premierę, mamy gdzie zaprosić publiczność, mamy miejsce, do którego ta publiczność będzie mogła wracać. Poza tym to jest tak, że to jest moment, kiedy nasi aktorzy, twórcy, którzy z nami współpracują, mają miejsce, które będą mogli wypełnić i swoją kreatywnością, i swoją energią. I to jest cudowne, to jest spełnienie naszego marzenia. Studio Teatralne Koło to grupa bardzo aktywna. Oprócz teatru organizuje też szereg akcji społecznych i edukacyjnych. Nowa siedziba to szansa na rozwój. Przede wszystkim będziemy mogli wszystkie spektakle, które mamy w repertuarze, grać tutaj. Do tej pory te spektakle były rozproszone poza Warszawą właściwie. Nie mogliśmy w sezonie zagrać więcej niż 30-40 spektakli. Teraz natychmiast ta sytuacja się zmieni. W najbliższym czasie zapraszamy do nas do teatru. Gramy Taksówkę, spektakl nagradzany, grany już bardzo długo, lubiany przez widzów. Oprócz tego gramy dla dzieci Listopad w Dolinie Muminków. Szykujemy premierę, w maju będzie premiera Burzy w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Idiota, którego szykujemy na jesień, będzie w nietypowej przestrzeni z publicznością po dwóch stronach. Ta nowa sala naprawdę daje dużo możliwości aranżacji przestrzeni. Bardzo mi się podoba to miejsce. Podoba mi się to, że widzę, że pewnie będzie tutaj imprezownia połączona z teatrem i to jest bardzo fajne, bo to jest na pewno dobry pomysł na to, żeby nie upaść szybko. Ale przede wszystkim myślę, że teatr tworzą ludzie i przyszłam tutaj, bo widziałam takie nazwiska jak Igor Gorzkowski, jak Ania Sroka, jak współorganizatora Cafe Filtry, a to wszystko są ludzie i miejsca, które ja bardzo wspieram i lubię. Otwarcie własnej siedziby to niewątpliwy sukces, który niesie ze sobą odpowiedzialność finansowego zabezpieczenia działań artystycznych. Wydaje się, że twórcy Stowarzyszenia Teatralnego Koło znaleźli złoty środek.